Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Mam nadzieję, że mi telefon nie wypadnie, bo jestem dosyć wysoko. Macie fajne widoki, no ale trochę słońce się odbije, za bardzo nie widać, no ale myślę, jakieś tam lepsze tło do jakiejś tam krótkiej pogadanki. No miałem ochotę coś właśnie nagrać na kanał, jakąś pogadankę właśnie odnośnie tego, tej całej sytuacji z koronawirusem, tego co się dzieje, tych różnych zakazów i tak dalej. Okazuje się, że w XXI wieku no, nie ma czegoś takiego jak demokracja, bo w wielu krajach pojawiło się państwo policyjne, bardzo dużo zakazów. Gdzieś pomału to wszystko będzie znoszone, ale na pewno świat już po tej epidemii koronawirusa nigdy nie będzie taki sam. Bardzo dużo dziwnych ruchów ze strony rządzących, no, takich jak na przykład kupowanie całych samolotów, maseczek gdzieś z Chin, zamiast po prostu wytwarzać to na miejscu u nas w Polsce, te maseczki dawać ludziom, zarobić, właśnie zwiększyć ilość miejsc pracy, no bo ludzie też wiadomo w wyniku tej całej sytuacji potracili pracę. Na przykład w Okręgu Łódzkim mamy bardzo dużo zakładów, które są pozamykane, gdzie były duże szwalnie i tak dalej, tam można było to pootwierać, szyć właśnie te maseczki, no ale po co lepiej zamawiać te maseczki z Chin. Gdzieś również widziałem filmik, jak Chińczyk, który to pakował właśnie do Polski, wycierał sobie buty o te maseczki. Może jak to gdzieś znajdę, to wrzucę w opisie tego filmu, żebyście mogli zobaczyć. Dochodzi również do takiej sytuacji, gdzie no, ludzie już dostają na głowę tego siedzenia w domu, no bo co innego jak ktoś ma dom jednorodzinny na przykład z dużym ogrodem, czy ma jakąś tam właśnie działkę, no to w taką pogodę no jak najbardziej można sobie na świeżym powietrzu posiedzieć. Natomiast jak ktoś siedzi tam na, nie wiem, 50 metrach w 4 osoby, 4-osobowa rodzina, oj sorry, coś tu łapie ostrość słabiej, no to już jest jednak dużo, dużo gorzej i nie dziwię się, że ludzie po prostu dostają na głowę. Będzie na pewno dużo więcej osób z różnymi chorobami psychicznymi, depresji i tak dalej, no bo to jest masakra. No i podejście władzy również tutaj jest bardzo różne, w wielu przypadkach bezsensownie wlepiane mandaty, ale cóż, no każdy człowiek jest inny. Ja wczoraj nielegalnie wybrałem się ze znajomym na piwo, na takie odludne miejsce. No mimo tego też widziałem przechodzących ludzi, jedni w maskach, inni bez, no szli gdzieś tam na spacer do lasu. Nawet widzieliśmy żonę pana policjanta z rodziną bez masek, gdzie właśnie szli na ten spacer, więc mówię, należy zrozumieć ludzi, no każdy już ma dosyć tej całej sytuacji. Miejmy nadzieję, że to jednak będzie coraz lepiej, bo pogoda zaczyna się robić naprawdę bardzo fajna, jest ciepło, jest ładnie. To wszystko zachęca właśnie do tego, żeby jednak z domu wychodzić. No wiadomo, że trzeba zachować się pewne tutaj normy, jeżeli chodzi o ostrożność i tak dalej, ale nie dajmy się zwariować w tym świecie. Także takie krótkie wideo z mojej strony. Trzymajcie się, do usłyszenia.